Dzień dobry, witam Was serdecznie, nazywam się Beata Rodzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a teraz już chciałam Was zaprosić na wspólne przerabianie takiego sympatycznego, szydełkowego wzoru, który docelowo rozciągnęłam na obręczy i przekształciłam w łapacz snów, a więc zapraszam Was już na tutorial, krok po kroku, no a ponieważ ten wzór jest dość długi, dlatego pomyślałam, że podzielę ten tutorial na kilka części, a więc zapraszam Was już na wspólne przerabianie tego wzoru w części drugiej. Zapraszam! No a ja witam Was w drugiej części tutorialu, w którym będziemy przerabiać wzór takiego większego łapacza snów, który pokazywałam w kolorze właśnie czerwonym, ale właśnie zakończyliśmy po pierwszym etapie, w pierwszej części tego tutorialu zakończyliśmy taki motyw złożony ze truskaweczek, doprowadziliśmy go do samego końca, no i teraz właśnie jednocześnie przygotowujemy takie rozszerzenie tego wzoru tutaj, a i domykamy jeszcze bardziej te truskaweczki. A więc przypomnę, ostatnie okrążenie tutaj przerabiałam łańcuszek złożony z 7 oczek łańcuszka, który tutaj łączymy w tym momencie początek z końcem okrążenia, czyli na początku przerobiłam oczko łańcuszka, które zastępowało pół słupeczek i teraz po prostu przeciągam nitkę i przeciągam nitkę. No i jesteśmy w tym tutaj u szczytu tej truskaweczki. Teraz, żeby być tak zupełnie u szczytu, to jest truskaweczka, ten łuk składa się z 3 oczek łańcuszka, więc po prostu oczkami ścisłymi przeciskam się, przecisnę się i przecisnę się do drugiego, czyli tego środkowego oczka i z tego punktu wychodzę, rozpoczynam okrążenie. Teraz przerabiam oczko łańcuszka. To jest właśnie ten taki półsłupeczek, czy zamiennik tego pierwszego półsłupeczka na początku okrążenia. No i teraz niczę tego oczka i przerabiam łuk złożony z 6 oczek łańcuszka, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i 6, dodając to pierwsze oczko, 7 oczek łańcuszka w tym okrążeniu. Teraz dochodzę do tej jodełeczki. I tutaj, jakby przerabiając 3 takie motywy, przygotowałam 2 łuki, a więc tutaj stworzę sobie takie rozwidlenie dróg. Więc teraz w pierwszym z tych łuków przerabiam taką identyczną jodełkę, którą przerabiałam tutaj na początku tego motywu, czyli 2 słupeczki. Raz, dwa. 2 oczka łańcuszka i 2 kolejne słupeczki. Raz, i 2. Czyli jakby taką jodełeczkę puściłam tym łukiem i ona pójdzie w jedną stronę. Teraz przerobię takie przejście złożone z 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Taki dłuższy łuk, który obuduję w kolejnym okrążeniu. No i symetryczną jodełeczkę wbijam w tym drugim łuku. Czyli przerabiam 2 słupki. Raz, 2. 2 oczka łańcuszka i 2 słupeczki wciąż wciśnięte w tym łuku rozdzielającym. I zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje. Czyli jakby tutaj jodełeczka szła prosto. Przygotowuję 3 takie grupy i 2 łuki. Przygotowuję rozwidlenie dróg. No i teraz wyraźnie puszczę tą jodełeczkę w dwóch przeciwległych kierunkach, a ten środek zabuduję. Tu już mam taki łuk, który będę zabudowywać. No i teraz, żeby było symetrycznie. 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I dochodzę do szczytu tej mojej truskaweczki. Tutaj przechodzę szydełkiem, wyciągam nitkę i przerabiam taki malutki półsłupeczek. Czyli jakby dokończyłam ten motyw, czyli mam tutaj półsłupeczek u szczytu tej mojej truskaweczki i taki łuk, który już przygotowuje, którym już przygotowuję rozwidlenie dróg. Więc jeszcze raz przerabiamy ten motyw, czyli 6 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oczek łańcuszka, dochodzę do tego elementu i tutaj przerabiam w każdym z tych łuków jedną taką jodełeczkę, czyli właśnie 2 słupki, pierwszy słupek, drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze tutaj w tym samym łuku 2 kolejne słupki. W ten sposób. Czyli puściłam taką jedną linię, właśnie idącą tym łukiem. Teraz robię przejście, takie duże przejście w postaci 5 oczek łańcuszka. To będzie taki łuk, który będę zabudowywać i przeskakuję do tego drugiego rozwidlenia dróg. I tutaj znowu puszczam ten sam motyw, czyli 2 słupki, pierwszy słupek, drugi słupek. 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Raz i wbijam się tutaj w ten łuk. 2.
ten sposób. No i teraz symetrycznie przerabiam 6 oczek łańcuszka, żeby domknąć ten element. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 oczek łańcuszka i wskakuję tutaj u szczytu tego, tej truskaweczki. Przerabiam pół słupeczek, którym osadzam ten łuk. A więc właśnie o. Jeszcze domykam tutaj nad tą truskaweczką, przerabiam taki łuko i tutaj już rozbudowuję, zaczynam rozbudowywać tutaj ten element, puszczając jakby w dwóch przeciwnych kierunkach taką większą drogę. No i teraz pokażę Wam na gotowym wzorze, czemu to służy. Czyli jesteśmy właśnie o tutaj, tutaj zaczynamy, puszczamy w dwóch kierunkach te dołeczki i tutaj mam ten łuk złożony z 5 oczek łańcuszka, który teraz zabuduję w kolejnym okrążeniu i będę rozbudowywać ten tutaj taki element. A więc przerabiam w ten sposób do końca okrążenia 8 takich motywów i będziemy atakować kolejne okrążenie. No i w ten sposób przerobiłam to okrążenie do końca. No i teraz zobaczcie, szczepiam końcóweczki, więc już zniżę kamerę. O, ściągam, szczepiam końcóweczki, czyli po prostu na początku przerobiłam jedno oczko łańcuszka. Mówiłam, że to oczko zastępuje pierwszy półsłupeczek i teraz po prostu przerobiwszy ten ostatni łuk, wszczepiam się w nie, o, przeciągam nitkę, chwytam, przeciągam i przeciągam przez to ostatnie oczko, o, i właśnie w ten sposób wszczepiłam końcóweczki. No i teraz znowu wychodzę z tego punktu i znowu będę przerabiać takie łuki, tylko że łuk troszeczkę krótszy, czyli tak, oczko łańcuszka, o, oczko łańcuszka, zwracam na nie uwagę, bo w momencie, kiedy przerobię okrążenie w kółko, właśnie dojdziemy do tego punktu i w to oczko wszczepimy końcóweczkę, czy w tym oczku wszczepimy końcówkę z początkiem okrążenia. Teraz przerabiam łuk złożony z 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj było 6, 7. O, w ten sposób one troszkę tak maleją o jedno oczko. 7, 6, 5. 5 oczek i dochodzę do tej jodełeczki i tutaj wbijam identyczny element, czyli wbijam właśnie dwa słupki. Raz. O. I dwa oczka łańcuszka i w tym samym łuku dwa słupki. Ruchome, ja nie wbijam się w oczko, tylko przechodzę szydełkiem właśnie pod tym łukiem, chwytam, wyciągam i w ten sposób mogę sobie w miarę luźno blokować, czy formować ten wzór przy blokowaniu. Więc o, w ten sposób poszłam to tutaj taką jodełką w tym kierunku. Teraz przerabiam dwa oczka łańcuszka i dochodzę do tego łuku centralnego, który zabudowuję i zabudowuję go i to okrążenie będzie dość pracochłonne, bo przerabiam 9 słupków na tym łuku, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek, szósty słupek, siódmy słupek, ósmy słupek, i 9 słupek, czyli właśnie zabudowałam ten łuk, czyli o, w ten sposób, jeszcze pokażę oczywiście to okrążenie raz powoli, czyli w ten sposób jakby tutaj przygotowuję się do przerobienia tego rozbudowania tego elementu. I teraz, żeby było symetrycznie, 2 oczka łańcuszka i wskakuję w ten łuk i też taką jodełeczkę, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki przerabiam, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i w tym samym łuku jeszcze 2 kolejne słupki. I w ten sposób, o, już prawie doszłam do końca tego elementu. Teraz jeszcze łuk troszeczkę krótszy, czyli 7, 6, teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I jakby kontynuuję, dalej wbijam się w tym tutaj półsłupeczku u szczytu tej truskaweczki i po prostu przerabiam półsłupek i zaraz Wam pokażę, co to daje. O, czyli... Czyli przerobiłam jeden taki motyw, to oczywiście się odpowiednio rozciągnie, jeszcze uformuję przy blokowaniu. I teraz właśnie tutaj ta linia poszła mi, rozdwaja się na, czy rozchodzi się w dwie przeciwległe strony, o, a ta przestrzeń się tutaj pomiędzy tymi dwoma drogami powiększa i tą przestrzeń zabudowuję w kolejnych okrążeniach. Więc teraz po prostu tu, tylko tutaj przygotowuję sobie, przerabiam 9 słupeczków, które w kolejnych okrążeniach będę ozdabiać, rozszerzać, ozdabiać dodatkowymi motywami. Więc jedziemy jeszcze raz. Więc zniżę. O, jesteśmy u szczytu truskaweczki. Ze szczytu truskaweczki wychodzimy, przerabiamy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz wskakuję tutaj w tą jodełeczkę i identyczny motyw, czyli dwa słupki. Raz, dwa.
dwa oczka łańcuszka i dwa kolejne słupki. Raz i dwa. Czyli jakby ta linia poszła w tą stronę. Teraz przerabiam dwa oczka łańcuszka, żeby zaznaczyć przejście i dochodzę do tego łuku złożonego z pięciu oczek łańcuszka i zabudowuję go dziewięcioma słupkami. Pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek, szósty słupek, siódmy słupek, ósmy słupek, dziewiąty słupek, czyli zabudowałam ten łuk. I teraz dwa oczka łańcuszka, żeby po prostu zaznaczyć to przejście między tym zabudowaniem a tą taką jadełeczką. I z tej drugiej strony przeciwległy, symetryczny taki sam motyw, czyli w tym łuku przerabiam dwa słupki. Raz, dwa. Tutaj. Teraz dwa oczka łańcuszka i przesuwam, robię miejsce na dwa kolejne słupki. Raz i dwa. No i teraz już tylko pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby było symetrycznie. Dochodzę do tego półsłupeczka u szczytu tej truskaweczki, wbijam się w niego i tutaj identyczny półsłupeczek, czyli jakby no, przerabiam ten motyw dwa razy, więc o, w ten sposób mam tutaj przygotowany taki element, który się rozszerza. No i tutaj ta truskaweczka już jest tak domknięta. No i przerabiam 8 razy, bo mam 8 motywów, 8 płatków w tej serweteczce. No i w ten sposób właśnie przerobiłam do końca to okrążenie. Tak wygląda na tym etapie ta serweteczka. Tutaj coraz bardziej rozbudowujemy, przypominam, ten element. No i teraz zniżę. I teraz jeszcze właśnie łączymy końcóweczki, więc na początku zwracam Wam uwagę na oczko łańcuszka, które przerobiłam na początku. Właśnie w to oczko wbijam się o szydełkiem, chwytam nitkę, przeciągam i przeciągam i jestem tutaj o. I tutaj mam właśnie u szczytu taki łuk przygotowany. Teraz jeszcze znowu oczko łańcuszka, z którym szczepię końcówkę z początkiem w momencie, kiedy przerobię to okrążenie do końca. No i teraz właśnie oczko łańcuszka i teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, czyli taki łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i tutaj dalej kontynuuję tym samym motywem tą linię z tego, co ja nazywam jodełkami, czyli dwa słupeczki, raz, dwa, dwa oczka łańcuszka i dwa kolejne słupeczki, raz i dwa. Czyli jakby dalej rozszerzamy tak w... Rozszerzamy to rozdroże dróg, że tak powiem. No i teraz przerabiamy sobie taką sekwencję złożoną z trzech oczek łańcuszka i... No i rozświetlamy właśnie te takie zbite oczka tutaj, czyli mam tutaj 9 słupeczków. Wbijam się w pierwszym słupku, przerabiam słupek i teraz będę przerabiać słupki w co drugie oczko, czyli pierwszy słupek, teraz dwa oczka łańcuszka. Teraz narzucam nitkę i wbijam się w trzecim słupeczku, czyli przeskakuję drugi słupek, wbijam się w trzecim. I właśnie mam taki element. Teraz znowu dwa oczka łańcuszka i tutaj przeskakuję czwarty słupek, wbijam się w piątym słupeczku, przerabiam słupeczek, czyli taką rozstrzeloną grupę słupeczków w tym okrążeniu. Znowu dwa oczka łańcuszka i znowu przeskakuję jeden słupków, którego nie obsadzam i wbijam się tutaj w kolejnym. O. Czyli wbijam się w nieparzyste słupeczki z poprzedniego okrążenia. Dwa oczka łańcuszka i wbijam się w ostatnim słupku. Czyli docelowo w tym okrążeniu o tutaj przerabiam 2, 4, 5. 5 słupeczków rozstrzelonych dwoma oczkami łańcuszka. Teraz jedziemy dalej. 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, tak. I wskakuję w to drugie, to jodełkę z przeciwległej strony, czyli jeszcze bardziej przerabiam to rozwidlenie dróg, czyli raz pierwszy słupek, drugi słupek, dwa oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. Pierwszy słupek i drugi słupek, o. No i teraz dochodzę tutaj do tego końca, czyli skracam ten łuk doprowadzający, coraz bardziej rozszerzam ten element, a coraz bardziej skracam i zbliżam tutaj się do siebie brzegi nad tym elementem, czyli raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, wbijam się dalej tutaj albo półsłupkiem, albo oczkiem ścisłym w tą linię o, ponad u szczytu tej truskaweczki i znowu symetrycznie trzy oczka łańcuszka. I teraz, żeby Wam pokazać na gotowym wzorze, o, czyli jesteśmy w tym momencie właśnie, o, tutaj, na tym etapie jesteśmy, czyli
Tutaj coraz bardziej nam się tutaj domyka. Ostatecznie właśnie domkniemy już w kolejnym okrążeniu, domkniemy ten element. Niemniej właśnie teraz rozbudowujemy, a rozszerzamy coraz bardziej właśnie te elementy. Więc kontynuujemy dalej. Jeszcze raz powtórzę ten motyw, czyli 3 oczka łańcuszka i wskakuję w tą jodełeczkę. Mam tutaj takie małe rozwidlenie dróg, czyli raz, dwa słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki w. Czyli po prostu ciągniemy taką linię, o, czyli w ten sposób ciągnę tą linię. Teraz przerabiam 3 oczka łańcuszka, czyli w ten sposób jakby poszerzam o ten element środkowy i na tych 9 słupkach przerabię 5 słupków, czyli co drugi obsadzam nieparzyste słupki o numerze nieparzystym, że tak powiem, czyli wbijam się w pierwszy słupek, 2 oczka łańcuszka, teraz wbijam się w, czyli pierwszy słupek obsadzony, drugi opuszczamy, trzeci słupek, w trzecim słupku przerabiam słupek i 2 oczka łańcuszka, a więc wydłużam ten łuk. I teraz czwarty opuszczam, wbijam się w piąty słupek, o, i 2 oczka łańcuszka, szósty opuszczam, wbijam się w siódmy słupek, z poprzedniego okrążenia oczywiście, o tym mówię, i znowu 2 oczka łańcuszka i ósmy opuszczam, wbijam się w dziewiąty słupek i przerabiam słupek. No i teraz 3 oczka łańcuszka po to, żeby właśnie wydłużyć ten łuk i tutaj przeskakuję i ciągnę w dół, w górę, przepraszam, tą jodełeczkę, czyli 2 słupki, raz, dwa, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki, raz i 2. No i teraz już zakończam, czyli ten sam motyw, czyli 3 oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy. Wbijam się tutaj u szczytu tej linii złożonej z półsłupeczków i przerabiam półsłupeczek i 3 oczka łańcuszka i w ten sposób przerobiłam. No i teraz o 8 razy przerabiam taki motyw, czyli jeszcze bardziej tutaj rozszerzam ten element po środku, więc tutaj jeszcze raz prostuję. Tak, rozszerzam, bo tutaj za każdym razem ponad jednym słupkiem, którego nie obsadzam, przerzucam łuk złożony z 2 oczek łańcuszka, a więc jak najbardziej poszerzam ten element, o, i właśnie aż do takiego miejsca, kiedy właśnie ten motyw się na tyle poszerzy, że połączę tutaj nad tą truskaweczką te 2 elementy, no a tutaj nad tą truskaweczką skracam coraz bardziej te łuki, no i w ten sposób przerabiam do końca okrążenia. No i w ten sposób wygląda ta serweteczka właśnie na tym etapie. I teraz znowu zniżę, o, i teraz mam taki dylemat, bo właściwie mam 2 sposoby przerobienia tego, zakończenia tego okrążenia. I jeden tradycyjny, czyli po prostu 3 oczka łańcuszka, wbijam się w to pierwsze oczko i kończę tutaj, o. I tutaj musiałabym się przecisnąć oczkami ścisłymi, czyli po prostu pogrubić jakby ten łuk po to, żeby dojść naprzód, o, dojść naprzód, dojść do tego tutaj, o, do tego tutaj łuku, albo ewentualnie spruję, o, jestem na tych tutaj metodą, troszeczkę inną metodą cofnięcia się, czyli tutaj zakończyłam ten ostatni motyw i tutaj mam 3 oczka łańcuszka, ale zamiast 3 oczek łańcuszka przerobię słupek, o, czyli wbiję się tutaj, o, w ten sposób, oraz i cofnę się i postaram się właśnie cofnąć oczkami ścisłymi do tego łuku, o, czyli raz i teraz może tutaj do tego łuku i tutaj jestem w środku i po prostu właśnie przerobię, jakby nie mam pogrubienia tego łuku, czyli tylko pogrubiam te szczyty słupeczku, więc może to będzie mniej widoczne i tutaj u szczytu tego łuku przerabiam grupę 2 słupków. O, zaczynam od 3 oczek łańcuszka i właśnie drugi słupek i jakby, ponieważ tutaj właśnie domykam już na tym etapie ten taki pączek. Oczywiście to się wyprostuje, zblokuje, to troszkę inaczej wygląda. Pokażę na tym, właśnie może jest mały kontrast, na tym wykończonym wzorze, czyli tutaj właśnie domykam i tutaj mam 2 takie grupy, 2 takie jodełki, które spotykają się bok do boku, czyli o, czyli jestem tutaj w, może jeszcze zniżę dalej, jestem tutaj u szczytu, przerobiłam o połówkę tej jodełeczki, że tak powiem i już przeskakuję z przeciwległej strony bez łuku żadnego, przerabiam 2 słupki, raz, dwa, 2 oczka łańcuszka i 2 słupeczki, raz i 2, czyli jakby pociągnęłam tą linię, ale te linie się z 2 stron spotkają. Pokażę to przy kolejnym może. I teraz jeszcze rozbudowuję coraz bardziej ten element tutaj, więc właśnie ja przerabiam sobie tutaj, znowu wydłużam ten łuk doprowadzający, czyli tutaj były 2, 3, a teraz 4 oczka łańcuszka, raz, 2,
3, 4. No i teraz, żeby troszkę dodać tutaj wolumenu, to objętości, o, że tak powiem właśnie, w każdym z tych, tutaj mam 5 słupeczków i rozstrzeliłam, ale w każdym z tych słupeczków, no, stwierdziłam, że przerobię grupę 4 słupków przerobionych razem, czyli, zaraz Wam pokażę, pierwszy słupek przerobiony do połowy, drugi słupek w tym samym, wbity w tym samym oczku, przerobiony do połowy, narzucam nitkę, trzeci słupek przerobiony do połowy i wbijam się w to samym punkcie i czwarty słupek przerobiony do połowy i od połowy przerobione razem, o, żeby po prostu dodać troszkę takich grubszych, troszkę takie może bardziej właśnie objętościowe zwracające uwagę oczka. Teraz tutaj miałam 2 oczka łańcuszka, o, i teraz 3 oczka łańcuszka, czyli poszerzam na tej płaszczyźnie łuku dochodzącego i również tutaj ten element coraz bardziej rozbudowuję, bo każde kolejne okrążenie jest coraz większe, ale też właśnie te łuki, te tutaj właśnie o wierzchołki coraz bardziej się spotykają i domykają o tą tutaj taką truskaweczkę. No i znowu, w kolejnym uszczytu kolejnego słupeczka, teraz może jeszcze bardziej zniżę, żeby było jeszcze bardziej widać, zniżam i wbijam się i przerabiam grupę 4 słupków przerobionych razem, czyli przerabiam pierwszy słupek przerobiony do połowy, tutaj drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy i od połowy przerobiony razem. No i właśnie kolejne, w momencie kiedy docisnę chociażby 1, 2, 3, jedno oczko łańcuszka, domykam tą grupę, to jest taki malutki płateczek, w ten sposób no, dodaję troszeczkę uroku, czy troszeczkę wolumenu, objętości tym właśnie motywom. 3 oczka łańcuszka i w kolejnym słupku wbijam się i kolejną taką grupę, czyli dość pracochłonne okrążenie. Raz, 2, 3 i 4. 4 słupki przerobione niezależnie, każdy do połowy, ale od połowy przerobione razem. I znowu, raz, 2, 3. 3 oczka łańcuszka i narzucam nitkę i wbijam się w ten słupeczek. I teraz tak, pierwszy słupek, dobieram nitkę, pierwsze przeciągnięcie w pierwszym słupku. Narzucam nitkę, już zaczynam drugi słupek, przeciągam przez 2 narzucenia, mam 2 słupki przerobione do połowy. Narzucam nitkę, przeciągam przez 2 narzucenia, 3 słupki przerobione do połowy. Narzucam nitkę, przeciągam, 4 słupki przerobione do połowy i szczepiam je razem. I 3 oczka łańcuszka i ostatni z tych słupeczków obsadzam taką grupą. Pierwszy słupek przerobiony do połowy, drugi słupek przerobiony do połowy, trzeci słupek przerobiony do połowy, czwarty słupek przerobiony do połowy i od połowy szczepiam je razem. O, i teraz już to przejście, do którym dochodzę tutaj do tych rozstajów dróg, czyli 4 oczka łańcuszka, raz, 2, 3, 4 i przerabiam ten sam element, który wyznacza taką linię, czyli 2 słupki, raz, 2. 2 oczka łańcuszka i 2 kolejne słupki. I teraz już tutaj nie... Tutaj przerzucałam łuki, które się skracały, teraz już tutaj nie dodaję żadnych łuków, tylko właśnie w tym momencie te dwie linie ponad tą truskaweczką, one się rozszerzały, ten odstęp tutaj, to przejście się rozszerzało, a teraz się zawężają i właśnie tylko przerzucam już tutaj tą ponad tą truskaweczką, wrzucam o ten sam motyw, czyli pierwszy słupek, drugi słupek, 2 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki, czyli jakby ten motyw, który wytycza, zaraz Wam pokażę, co to daje, o. Czyli jakby domykam ten element, czyli właśnie te rozstaje dróg, które rozchodzą się w przeciwnych kierunkach, ale spotykają się z tym rozstajem dróg z sąsiedniego elementu, o. Jeszcze w kolejnym zdomknę je taką małą kopułą, ale niemniej właśnie one się stykają bok do boku, a z kolei tutaj właśnie te takie słupeczki obsadzam takimi grupami złożonymi z 4 słupków przerobionych razem. Może jeszcze raz, czyli 3 oczka łańcuszka, raz, 2, 3 i wskakuję w pierwszy słupek, w którym przerabiam 4 słupki przerobione razem, czyli do połowy każdy słupek przerabiam niezależnie, raz, 2, 3 i 4, ale od połowy przerabiam razem. Później małe przejście w formie 3 oczek łańcuszka, i wskakuję w kolejny uszczytu kolejnego słupka z poprzedniego okrążenia i znowu 4
słupeczki, ale przerobione. O, niezależnie. Raz, dwa, trzy i cztery. I domykamy. I znowu. Raz, dwa, trzy. I przeskakujemy do kolejnego tutaj słupeczka. Trzeci. Mam pięć takich słupeczków, więc przerobię pięć takich grup po cztery słupki. Trzeci i czwarty słupek przerobiony razem. Szczepiam je. I trzy oczka łańcuszka po to, żeby no, przeskoczyć do kolejnego takiego motywu. I znowu. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. I szczepiam je razem. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i ostatni z tych słupeczków obsadzam i raz, dwa, dwa słupki do połowy, trzy słupki do połowy, cztery słupki do połowy i od połowy szczepiam je razem. I teraz już tylko dochodzę do tego elementu, czyli raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz właśnie łączę, jakby domykam tutaj to przejście nad tą truskaweczką, przerabiając w każdej takiej jodełeczce, czy w tym łuku po środku, jedną taką jodełeczkę, czyli raz, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa kolejne słupki wbite w tym samym łuku. O, i tutaj nie robię żadnego przejścia, tylko po prostu narzucam nitkę i przeskakuję do tej kolejnej jodełeczki i po prostu ona się w ten sposób łączy. Ta jedna jodełeczka z drugą, przerabiam dwa słupeczki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupeczki, czyli dość pracowite i pracochłonne okrążenie. Czyli powtarzam ten wzór 8 razy. O, i w ten sposób domykam, a tutaj z kolei rozszerzam, ale właśnie mi się tutaj te dwa rozdroża druka, które szły w przeciwległych kierunkach, spotykają po sąsiedzku i w ten sposób jakby łączę ponad tą truskaweczką. No i w ten sposób przerobiłam to kolejne okrążenie, w ten sposób rośnie ta serweteczka i teraz znowu zbliżam troszkę kamerę i już kończę to okrążenie, czyli właśnie zaczęłam na początku przerabiając dwa słupeczki z tego motywu, który nazywam tak troszeczkę roboczo jodełeczką i tutaj wbijam się w właśnie znowu przerabiam dwa słupki do pary, o, i tutaj mogę przerobić albo dwa oczka łańcuszka, albo taki półsłupeczek z narzuceniem, który zastępuje dwa oczka łańcuszka, więc znowu wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, bo na początku pierwszy słupek zastępuje trzema oczkami łańcuszka i po prostu o, przerabiam, chociażby, no powiedzmy, że przerobię tutaj taki słupeczek, półsłupeczek z narzuceniem, który jest równoważnikiem dwóch oczek łańcuszka. No i w ten sposób spięłam końcóweczki. No i teraz będę przerabiać, będę już domykać taką kopułę. I tą kopułę domykam w formie właśnie czterech słupków przerobionych razem ponad dwoma takimi zaczepionych, czy rozkroczonych, w rozkroku właśnie przerzuconych. Dwa słupki z tej grupy w tym pierwszym łuku, dwa kolejne w tym drugim. Czyli mówimy o słupeczkach przerobionych razem, a więc powiedzmy, że przerobię dwa oczka łańcuszka jako zamiennik pierwszego słupka przerobionego do połowy, narzucam nitkę, wbijam się w tym łuku i robię pierwsze przeciągnięcie właśnie w tym drugim słupku. I jednocześnie narzucam nitkę i już w rozkroku przygotowuję o dwa takie kolejne słupki przerobione razem, czyli trzeci słupek przerobiony do połowy, ale w drugiej części tego łuku i czwarty słupeczek. Czyli jakby zobaczcie, mam tutaj o dwie grupy, czy cztery słupki przerobione do połowy, ale rozkraczone pomiędzy dwa sąsiednie, przeciwległe łuki i teraz po prostu szczepiam je razem. No i to tworzy taką kopułę, którą domykam jakby ten element. No i teraz kolejny motyw, czyli tutaj właśnie takich kopułek, że tak powiem mikrokopułek, o, przerobię więcej, bo, i to chyba za bardzo nie widać właśnie w tym kolorze, teraz będę przerabiać, o, tutaj takie grupy, którymi właśnie rozbuduję ten element. Czyli wracam już, stwierdziłam, że właśnie najlepszą widoczność mają te tutoriale, jeżeli przerabiam białym kordonkiem, to się najbardziej wyróżnia na tle mojego tła. O, masło maślane wyszło, ale jedziemy dalej. Mamy tą kopułę, teraz przerabiam 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i teraz będę przerabiać takie sekwencje złożone z czterech słupków przerobionych razem i pierwszy z takiej grupy zamontuję właśnie na tym łuku, czyli
Czyli właśnie pokażę Wam kolejną sekwencję czterech słupków przerobionych razem. A więc właśnie narzucam nitkę i przerabiam cztery słupki niezależnie do połowy, czyli wbijam się w ten łuk i pierwszy słupek przerobiony do połowy. Narzucam nitkę, drugi słupek przerobiony do połowy, narzucam nitkę, trzeci słupek przerobiony do połowy, ale żeby ten słupek umiejscowić, przerzucam nitkę i wbijam się czwartym słupkiem przerobionym do połowy w tym miejscu, w ten sposób, o, ta grupa mi się tutaj właśnie odpowiednio wypozycjonuje i teraz dobieram nitkę i przeciągam. No i mam taką grupę czterech słupków przerobionych razem. Teraz robię takie malutkie przejście, a właściwie może nawet nie takie malutkie, bo złożone z pięciu oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i właśnie będę wypełniać te łuki taką grupą, czyli tylko, że zaczepię, czyli teraz tak, będę przerabiać cztery słupki przerobione razem, czyli do połowy przerabiam je niezależnie, ale tak, pierwszy z tej grupy słupków wbijam u szczytu jeszcze tego płatka, czyli pierwszy słupek. Teraz dwa z tych słupków przerabiam tutaj na łuku. Raz i dwa. I czwarty z tych słupków wbijam już tutaj w sąsiednim płatku. I w ten sposób mam cztery słupki, ale troszkę tak rozszczepione między właśnie tymi dwoma elementami, przerobione do połowy i od połowy szczepiam je tutaj razem, czyli przeciągam nitkę. No i teraz pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i w identyczny sposób, o, przerabiam w kolejną taką grupę, czyli jedną nogę wstawiam tutaj, dwie po środku, a czwartą nogę w tym kolejnym motywie. Czyli pierwszy słupek przerobiony do połowy tutaj, narzucam nitkę, teraz dwie połówki, o, w tym łuku pierwsza połówka i druga połówka, czyli już mam trzy takie słupeczki i czwarty słupeczek tutaj, o. Przeciągam nitkę, no i mam cztery słupki rozstrzelone między właśnie te dwa sąsiednie elementy, a dwa słupeczki wbite w pośrodku tego łuku i teraz, o, szczepiam. I właśnie kolejny motyw i znowu pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i znowu kolejny taki element, czyli jedną nogę u szczytu tego jeszcze poprzedniego płateczka. Teraz dwie kolejne nogi po środku tego łuku. Raz i dwa. To są trzy nogi i czwarta noga tutaj właśnie u szczytu tego kolejnego płatka. I teraz łączę je razem w ten sposób jakby taką klamrą szczepiającą, o, przerabiam. No i znowu pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu kolejny taki element obsadzam, czyli jeszcze jedna noga w tym poprzednim płatku, dwie nogi w tym łuku pośrodku, raz i dwa, czyli dwie nogi, czyli dwa słupki przerobione do połowy i czwarta noga w kolejnym tutaj płatku, o, i w ten sposób szczepiam. No i teraz jeszcze tutaj taki element wrzucę na tym łuku, czyli pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj troszeczkę taka mała zmiana, czyli właśnie tutaj, o, jedna noga jeszcze w tym ostatnim płatku i trzy kolejne nogi zabudowujące ten łuk, czyli drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy, czwarty słupek do połowy i od połowy je szczepiam, o, w ten sposób przerobiłam takich 2, 4, 6 takich elementów. I teraz już właśnie domykam taką kopułę. Według tego samej zasady wykorzystują ten sam typ oczek, czyli cztery słupki przerobione razem, przerabiam ponad właśnie tą truskaweczką. Czyli teraz przerabiam sobie pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I właśnie jak łączę tą kopułę. Czyli narzucam nitkę i teraz tak, dwie nogi, czyli dwa takie słupeczki przerobione do połowy w tym pierwszym elemencie. I dwie kolejne nogi w tym przeciwległym elemencie, czyli trzeci i czwarty słupek. Czyli mam tutaj, o, rozstrzelone dwa słupki tutaj do połowy, dwa słupki tutaj i po prostu teraz przeciągam nitkę i szczepiam, domykam i mam taką kopułę. I teraz jeszcze przerobię pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby dopiąć. No i właśnie w ten sposób, o, tutaj mi się to rozszerza, a tutaj to mi się zawęża. Czyli może jeszcze raz przerobimy na kolejnym. No i w ten sposób przerobiliśmy właśnie ten motyw raz. No i teraz kolejny raz, może przeróbmy jeszcze raz. Czyli pięć oczek łańcuszka, czyli właściwie powtarzamy przez całą długość tego okrążenia naprzemiennie dwa typy elementów. Łuk złożony z pięciu oczek łańcuszka i grupę złożoną z czterech słupków przerobionych razem. Czyli
tutaj na skraju tego elementu. Raz, dwa i trzy. Trzy słupki przerobione do połowy w tym łuku, a czwarty, żeby tak go przesunąć i zamocować nad tym płatkiem. O. Czyli mam cztery słupki przerobione do połowy, od połowy razem i one się tutaj przesuwają właśnie na tym łuku. Teraz pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz przerabiamy ten kolejny element, czyli właśnie cztery słupki, ale przerobione właśnie, troszeczkę rozkraczone, czyli pierwszy słupek w tym tutaj płatku, dwa kolejne założone na tym łuku, raz, dwa, czyli zawsze jedno przeciągnięcie i czwarty już rozkroczony, czy wbity w uszczyt tego właśnie kolejnego płatka i teraz szczepiam je razem, o, co daje taki właśnie element i teraz pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i teraz znowu kolejny taki element rozkraczony, pierwsza noga, pierwszy, tu jeszcze wbijam wciąż w tym poprzednim płatku, raz, teraz tutaj dwa, kolejne tutaj, raz i dwa i czwarty tutaj, czyli mam cztery takie słupeczki i teraz szczepiam je razem, o. I teraz pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dalej w tym łuku jeszcze jeden słupek do połowy, teraz dwa kolejne, raz, dwa, czyli już mam trzy i czwarty, żeby tutaj właśnie przymocować, zaczepić kolejną nogą w tym kolejnym płatku i szczepiam razem. No i teraz znowu pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i kolejne przejście, czyli kolejny taki motyw, raz, teraz tutaj dwa, trzy, o i ostatni tutaj wszczepiony tutaj w ten płatek, czyli o, cztery nogi, cztery słupki, jeden wbity tutaj, w pierwszym płatku, dwa kolejne w łuku i ostatni w następnym płatku i szczepiam je razem i pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze ten ostatni łuk zabudowuję, troszeczkę to inaczej przebiega, bo tutaj wbijam się w tym ostatnim płatku jeden słupek, a na łuku przymocowuję trzy kolejne takie połówki, czy przerobione w połowie słupki, o, czyli mam jeden słupek wbity tutaj, a trzy kolejne na łuku i szczepiam je razem. No i teraz znowu pięć oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj dochodzę do tego elementu, w którym szczepiam klamrą, czyli tutaj dwa słupki wbite w tym pierwszym łuku, o, a dwa kolejne, które szczepię razem w tym kolejnym łuku, czyli raz i dwa, czyli taka jakby klamra rozkraczona. I teraz szczepiam ją tutaj, przeciągając tą nitkę razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i właśnie przeskakuję do kolejnego motywu. W ten sposób przerobiłam no dwa już takie motywy i myślę sobie właśnie, że na tym etapie zamknę drugą część tego tutorialu i myślę, że już ten wzór nadaje się do rozciągnięcia na obręczy tutaj, przeciągając niteczkę przez te takie równoległe łuki, ale no ja to jeszcze dorobiłam dodatkowe, czy rozbudowałam jeszcze bardziej takie elementy, dodając większe, zwiększając obwód tego łapacza snów, bo wiem, że takie właśnie lubicie, kiedy one są duże, dosyć takie pokaźnych rozmiarów. No i właśnie w ten sposób wygląda ta serweteczka po przerobieniu do końca tego okrążenia. Tak więc właśnie myślę, że na tym etapie zatrzymam przerabianie tego tutorialu w części drugiej i myślę, że to jest dobry motyw, dobry moment, żeby już rozciągnąć tą serweteczkę na obręczy i żeby mieć taki sympatyczny łapacz snów. Ja docelowo w tym takim dużym łapaczu snów, bo wiem, że lubicie duże motywy, dorobiłam jeszcze kilka okrążeń, tak żeby zwiększyć jego obwód, więc już teraz zapraszam Was na kolejną, trzecią już i ostatnią część tego tutorialu, w której jeszcze dorobimy dodatkowe okrążenia, jeżeli chcielibyście powiększyć wzór tego, czy obręcz, czy obwód tej serweteczki, tego łapacza snów. No a póki co mówię Wam do zobaczenia w kolejnym tutorialu. No a ja dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale na YouTubie. No i mówię Wam do zobaczenia.